tej lekcji opowiem Ci o pięciu bardzo, ale to bardzo, bardzo istotnych elementach, o których musimy pamiętać podczas ćwiczeń technicznych. Zanim jednak przejdziemy do potężnej piątki, najpierw pozycja przy instrumencie. Po pierwsze, wysokość odpowiednia. Nasz łokieć powinien być ułożony mniej więcej na wysokości klawiatury. Także musimy sobie wyregulować tutaj wszystko. Wydaje mi się, że siedzę w tym momencie na dobrej wysokości. Jeszcze odległość od klawiatury. Podczas wyprostowanych rąk powinniśmy mieć nadgarstki mniej więcej na końcu klawiatury. I tak też mam teraz. Stopy na ziemi i możemy zaczynać. Kiedy już siedzimy wygodnie, możemy przejść do pięciu elementów. Więc tak, po pierwsze, selektywność. Grając i ćwicząc, musimy zwracać szczególną uwagę na to, żeby dźwięki, które gramy, były selektywne. Zagram na przykładzie gamy C-dur w górę, czyli gramy raz, dwa, trzy i tutaj wymieniamy kciuk na dźwięk F. Dbamy o to, żeby nie grać w ten sposób, bo tylko sobie tym szkodzimy. Musimy dbać o to, żeby każdy dźwięk był selektywny, czyli w momencie naciśnięcia kolejnego dźwięku ten poprzedni zostaje zwolniony. I teraz, w jaki sposób najlepiej ćwiczyć taką selektywność? Zwróć uwagę, że w selektywności chodzi tak naprawdę o ruch palca w górę. Zawsze skupiamy się na tym, żeby ćwiczyć do środka, nie? Grając przecież naciskamy w ten sposób, a mało kto pamięta o tym, żeby ćwiczyć również prostowanie się naszych palców. Żeby ćwiczyć te prostowniki. Dlatego świetnym ćwiczeniem na prostowniki, tak żeby palec był szybki zarówno w dół, jak i w górę, żeby nie zostawał na klawiaturze, tylko żeby się odklejał sprawnie, musimy ćwiczyć te prostowniki. I mam takie fajne ćwiczenie. Granie tyłem dłoni. Zacznijmy sobie na przykład od dźwięku G. Tak naprawdę dźwięki są tutaj nieistotne. Chodzi o to, żeby mieć mniej więcej wygodnie. Chodzi o to, żeby grać tyłem dłoni. To ćwiczenie wygląda dość komicznie. Z pozoru jest banalne, ale zobaczysz, że w praktyce jest to bardzo, bardzo trudne ćwiczenie. Możemy trochę zejść z tempem niżej. I musimy tutaj strzelać palcami jak z katapulty. I w ten sposób trenujemy nasze prostowniki. Palec musi nacisnąć dźwięk, musi wykonać pracę, ale właśnie pracę w tym kierunku, w górę, a nie w dół. I oczywiście nie pomagamy sobie tutaj całą ręką, no bo to wiadomo, do niczego nie prowadzi. Chodzi o to, żeby ćwiczyć właśnie palce. Palce po prostu jak sprężynki. I trening w ten sposób pozwoli nam wypracować większą selektywność podczas gry, tak żeby móc grać szybkie przebiegi bez czegoś takiego, nie? Także jest to bardzo istotny element. Dbamy o selektywność podczas gry, a wypracowujemy sobie selektywność między innymi takim oto ćwiczeniem. Kolejnym ćwiczeniem na selektywność, czyli cały czas jesteśmy w tym pierwszym elemencie, jest niezależność poszczególnych palców. Bardzo dobrym ćwiczeniem jest gra w ten sposób. Naciskamy 5 klawiszy obok siebie, też obojętnie gdzie, możemy sobie od C, od H. Ja gram od G, bo tak mi jest po prostu najwygodniej. Czyli naciskamy wszystkie 5 klawiszy obok siebie. Dbamy o to, żeby zachowywać luz, żeby tutaj nie spinać tej ręki ani łokcia, ani tutaj ramienia. Po prostu naciskamy 5 klawiszy obok siebie. I teraz podnosimy każdy z palców. I tak naprawdę możemy je podnosić aż do przesady wysoko. Normalnie grając nie wykonywalibyśmy tego ruchu. No ale jest tak, że w momencie, kiedy ćwiczymy, to musimy pewne rzeczy wykonywać do przesady. Tak samo jak chodzimy na siłownię i wykonujemy
kilkadziesiąt powtórzeń jednego ćwiczenia, bo przynosi to właśnie wtedy efekt. I tak samo jest tutaj. Jest to po prostu siłownia dla palców. Podnosimy możliwie jak najwyżej. Ja wiem, że czwarty palec jest bardzo ciężko podnieść, ale mimo wszystko musimy się postarać, żeby go ruszyć. Jest to jak najbardziej normalne, że ten czwarty się nie podnosi, bo ten czwarty jest właśnie tak zbudowany, żeby się za bardzo nie podnosił, ale my jako pianiści musimy właśnie go trenować, żeby móc go podnosić, żeby odskakiwał w odpowiednim czasie wtedy, kiedy my chcemy, żeby odskakiwał. Czyli naciskamy pozostałe i podnosimy tylko ten, który chcemy. To też nie jest taka łatwa sztuka, zwłaszcza chyba z tym czwartym. Naturalnie najbardziej sklejonymi do siebie palcami jest właśnie palec czwarty i piąty. Przez to może być tak, że chcąc podnieść czwarty palec, zdarzy ci się, że podniesiesz dwa naraz. Jest to jak najbardziej normalne i to jest wszystko do wypracowania. Także się w ogóle tym nie martw. Początki zawsze bywają trudniejsze. Jest to jak najbardziej normalne. Kiedy już będziemy w stanie grać każdy dźwięk osobno w ten sposób, który właśnie pokazałem, możemy spróbować zagrać dwa dźwięki na przemian, czyli naciskamy 3, na przykład 3, 4, 5 i gramy na przemian kciuk i drugi. A te trzy palce cały czas trzymają naciśnięte klawisze. I gramy na przemian. I tutaj właśnie dbamy o selektywność, żeby nie robić w ten sposób, tylko żeby kolejny naciśnięty dźwięk zwalniał ten poprzedni. I tak samo drugi i trzeci. Chociaż możemy właśnie podnosić wyżej, niż byśmy to robili grając normalnie. Teraz ćwiczymy, dlatego tutaj obowiązują nas specjalne zasady. Trzeci, czwarty to jest tutaj dość bardzo niewygodne i czwarty, piąty. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonywać teraz tego ćwiczenia, też się nie martw, to wszystko przyjdzie. Po prostu prezentuję różne opcje. Głównie chodzi mi o podnoszenie każdego palca osobno. Takie ćwiczenie połączone z tym ćwiczeniem pozwoli ci wypracować o wiele lepszą selektywność, przez co grając nie będzie czegoś takiego, tylko będziesz w stanie grać wszystkie dźwięki pięknie i selektywnie. Czyli mamy na razie pierwszy punkt, czyli selektywność. Drugi punkt, drugi bardzo ważny element, każdy będzie oczywiście bardzo ważny, ale chodzi o granie do końca klawiatury. Każdy klawisz, każdy palec, który gra, musi poczuć koniec klawiatury. Nie gramy po łebkach, bo jakiś dźwięk się odezwie, jakiś nie. Jest to w sumie loteria, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. Chodzi o to, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad granymi dźwiękami. I w ten sposób można zagrać i piano, czyli cicho, i głośno. Ściszać, zgłaśniać. Mamy pełną kontrolę nad dźwiękiem, nad jego natężeniem. Do końca klawiatury. Ale ważny jest też również ruch. Szybki ruch. Dźwięk jest ostry, a wolny ruch, ale do końca klawiatury, dźwięk jest delikatny, powiedziałbym okrągły. Nasze palce ogólnie nie wybaczają i zapamiętują też źle zagrane dźwięki. Tutaj dochodzi pojęcie pamięci mięśniowej. Działa to zarówno, kiedy na przykład uczymy się utworu na pamięć i grając niekoniecznie wiemy, jakie dźwięki za chwilę wystąpią, ale gramy i okazuje się, że w sumie zagraliśmy, bo palce pamiętały, a głowa niekoniecznie. I tak samo jest, kiedy gramy złe dźwięki. Dlatego chodzi o to, żeby grać raz, że dobre dźwięki, a dwa, zapamiętujemy też źle zagrane dźwięki, więc to jest bardzo duża odpowiedzialność za każdy zagrany dźwięk podczas ćwiczenia. Musimy dbać o to, żeby się cały czas rozwijać,
a w momencie, kiedy nie chcemy ćwiczyć, to po prostu nie ćwiczymy. Ćwiczymy wtedy, kiedy czujemy, że chcemy ćwiczyć, bo jeżeli trening ma być niedbały, to równie dobrze można spędzić ten czas produktywniej, robiąc cokolwiek, dosłownie. Czyli punkt drugi, do końca klawiatury. Plus selektywność, pamiętamy. Czyli dwa punkty mamy już za nami. Po pierwsze selektywność, po drugie granie do końca klawisza. Punkt trzeci, równie istotny, czyli wyprzedzanie kolejnego dźwięku. Musimy być cały czas o krok do przodu. Pokażę na przykładzie, bo tak jest najprościej. Powiedzmy, że mamy do zagrania dźwięki gamy C-dur w górę. I teraz, o co chodzi? Nasza głowa i nasze palce muszą być gotowe na każdy kolejny dźwięk, który mamy zagrać. Czyli gram C, drugi palec jest przygotowany na dźwięk D. Wiem, że mam grać cały czas w górę, aż do dźwięku C. Zagrałem dźwięk D, od razu dźwięk E na swoim miejscu. I teraz uwaga, zagram dźwięk E i zobacz, co się stanie. Nie? Było tak, gram dźwięk E i gdzie jest mój kciuk? Od razu powędrował, przykurczył się tutaj pod dłoń, schował, dlatego, żeby już być przygotowanym na dźwięk F. Teraz uwaga, zagram dźwięk F i ręka od razu wykonała ruch, tak żeby drugi palec był przygotowany, żeby móc zagrać za chwilę dźwięk G. Było tak? Gram dźwięk F i od razu szybki ruch ręką. Ten ruch ręką musi nastąpić, zanim zagramy dźwięk. Nie może być tak, że gramy w ten sposób, nie? Bo mielibyśmy tutaj akcent niepotrzebny i tutaj akcent, nie? Chcemy zagrać jednakowe dźwięki. A gdybyśmy tego nie przestrzegali, to mielibyśmy naturalne jakieś takie akcenty. A my chcemy i to samo idąc w dół, zobacz. Tutaj akurat jest prosto, bo gramy 5 dźwięków po kolei, 5 palców. Ale gram dźwięk F i od razu trzeci palec jest przygotowany na zagranie. Zagrałem i od razu drugi palec wskoczył na dźwięk D. Już tutaj kciuk się nawet szykuje na dźwięk C. Cały czas musimy myśleć do przodu, bo gdybyśmy tego nie robili, to raz, że nigdy nie będziemy w stanie zagrać szybszych przebiegów. A po drugie, nie? Chodzi po prostu o to, żeby nasze palce, musimy wiedzieć, co zaraz zagramy. Oczywiście, żeby to stosować, musimy wiedzieć, jakie są dźwięki w utworze czy w nutach, nad którymi właśnie pracujemy. Jeszcze raz. Punkt pierwszy, selektywność. Punkt drugi, granie do końca klawisza. Punkt trzeci, wyprzedzanie każdego kolejnego dźwięku. I to się tyczy tak samo na przykład lewej ręki i tak samo skoków. Zwróć uwagę, powiedzmy, że mamy do zagrania skok w lewej ręce. Skaczemy tutaj z piątego palca, z C z oktawy małej na akord C-dur w oktawie raz kreślnej. I teraz, chcąc zagrać skok, nigdy nie skaczemy w ten sposób. Bo raz trafimy, a raz nie trafimy. No właśnie. Jak grać takie skoki? Ta sama zasada. Musimy najpierw wykonać ruch ręką i dopiero zagrać dźwięk. Jeżeli chodzi o skoki, to sprawdza się zasada, żeby nie skakać góra-dół. Tej płaszczyzny w ogóle nie bierzemy pod uwagę, tylko myślimy płaszczyzną w prawo, w lewo. W prawo, w lewo. Oczywiście w dół, w górę, ale myśląc klawiaturowo, a nie góra-dół w ten sposób. Czyli w momencie, kiedy puszczamy dźwięk, od razu szybki ruch ręką. Można sobie właśnie pomóc łokciem, tak żeby łokieć prowadził naszą rękę. W górę akurat musi prowadzić nadgarstek, ale w dół prowadzi wszystko od łokcia. Najpierw ręka i potem gramy dźwięk. I tak samo, gdybyśmy mieli skakać na przykład staccato.
Czyli wybijamy się i od razu nasza ręka ląduje na poprawnych dźwiękach. Tak, żeby... nie robić czegoś takiego, tylko... gramy pewnie dźwięki, które mamy zagrać. Cały czas jesteśmy o krok do przodu. Ta sama zasada, co tutaj z tymi wymianami palców. Czyli krótkie podsumowanie. Punkt pierwszy, selektywność. Punkt drugi, granie do końca klawisza. Punkt trzeci, to o czym mówiliśmy teraz, czyli wyprzedzanie każdego kolejnego dźwięku. Tak się właśnie buduje szybkość. Uczymy naszą rękę i naszych palców szybkich ruchów. Punkt czwarty, równie istotny, o ile nie bardziej istotny, gra w wolnym tempie. Jeżeli ćwiczymy technikę, ćwiczymy wolno. Jest taka bardzo fajna zasada, że jeżeli ćwiczymy jakiś utwór, jakieś trudne przebiegi, stosujemy zasadę 10 do 1. To znaczy 10 razy gramy daną rzecz wolno, żeby raz zagrać w docelowym tempie. I znowu 10 razy wolno i raz szybko. Bo w momencie, kiedy gramy szybko, bardzo często nie trafiamy w dźwięki, gramy niedokładnie, a to, co powiedziałem przy punkcie drugim, nasze palce zapamiętują źle zagrane dźwięki, więc psujemy sobie nasz cały warsztat, naszą technikę, nad którą pracujemy, tym, że będziemy grali byle jak, czyli szybko. Nie gramy szybko w momencie, kiedy nie czujemy się, żeby grać szybko. Ćwiczymy zawsze w wolnych tempach. Szybko będzie czas, kiedy będziemy grali dla rodziny, przed znajomymi, na koncercie, ale jeżeli ćwiczymy, to pozwólmy sobie na ćwiczenie wolno. Efekt będzie 100 razy lepszy, jeżeli będziemy ćwiczyli wolno. Mówię to na każdym kroku i będę mówił to na każdym kroku drukowanymi literami. Wolno. Zawsze ćwiczymy wolno. Spróbujmy, zastosujmy to wolno do naszej gamy. Pamiętając o tych wcześniejszych punktach, nie? Czyli selektywnie, do końca klawisza, wyprzedzamy kolejny dźwięk, wolno, ale ruch ręki ma się odbywać szybko. W ten sposób. I nawet taka gra gamy w górę, w dół, uwierz mi, że jest o wiele bardziej efektywna, niż mielibyśmy tutaj grać jakieś przebiegi w tempie 500 i w sumie tracilibyśmy tylko czas, psując tylko nasz aparat. O wiele lepszy efekt daje właśnie wolna gra, dokładnie. Uczymy nasze palce poprawnej gry. Uwierz mi, to wszystko owocuje. Każdy czas spędzony przy instrumencie, ćwicząc w mądry sposób, owocuje. I to bardzo szybko. Ćwiczymy wolno, ale efekty następują szybko. I czas na kolejny element, już piąty, ostatni. Luz. Nasza ręka musi mieć luz. Nie powinno być żadnych spięć. Jeżeli grasz i czujesz, że spina ci się ręka, że cię aż boli cały nadgarstek, że cię boli tutaj w okolicach łokcia, że czujesz napięcie w okolicach barku, to bardzo niedobrze. W momencie, kiedy pojawia się jakieś spięcie, przerwij na chwilę grę, opuść rękę niżej, chwilę potrząsaj i gwarantuję ci, że po kilku sekundach już napięcie zejdzie i możesz kontynuować grę. Ale żeby to napięcie nie wracało i nie wracało i nie wracało ponownie, należy grać uważając na to, żeby nadgarstek był po prostu luźny. Palec musi być mocny i naciśnięty do końca klawiatury. Opuszki nie powinny nam się tutaj łamać w ten sposób. Ale tutaj musi być luz. Nie? No już zrobiłem błąd, bo nie wyprzedziłem kolejnego dźwięku. Już tutaj kciuk powinien czekać. No widzisz. Można sobie właśnie położyć rękę tutaj na nadgarstku i ta ręka wyczuje, czy ta ręka się spina, czy nie. Bo jeżeli gramy samą prawą ręką, to ciężko jest nam określić, czy mamy spięcie, czy nie. Ale w momencie, kiedy sobie ćwiczymy, ustawiamy też naszą dłoń w poprawnej pozycji. Też tutaj możemy sobie delikatnie pomagać właśnie tym palcem, żeby nasza dłoń tworzyła taką kuleczkę, nie? Nie gramy płaskimi palcami, tylko gramy opuszkami, dbając o to, żeby nasza dłoń była skierowana w ten sposób. I naciskamy klawisze w ten sposób, nie? I do tego jest właśnie nam potrzebny luz. I tak samo w łokciu luz.
ramię ma luz i nadgarstek najważniejszy ma luz, a palec cały czas jest naciśnięty do końca klawiatury i całe napięcie powinno być tak naprawdę po prostu na styku klawisza z palcem. Palce mocne do końca klawiatury. Gramy selektywnie. 5 elementów. Jeszcze raz. Selektywność, gra do końca klawisza, wyprzedzanie kolejnego dźwięku, gra w wolnym tempie i ostatni element. To wszystko jest okraszone luzem. Na koniec w ramach utrwalenia zagramy sobie prostą melodię, cały czas pamiętając o tych 5 elementach, o których sobie powiedzieliśmy. Melodia brzmi następująco. Zaczynamy od dźwięku D, D, F, A, A, zaczynamy D, F, A, A, E, G. Czyli mamy w górę co drugi biały klawisz i potem co drugi biały klawisz, tylko że od E. Teraz z góry na dół od A, do A i to samo. I z góry na dół. I końcóweczka mamy F, D. Zagram sobie w wolnym tempie. Celowo wybrałem melodię, w której pojawia się rytm punktowany. W momencie, kiedy gramy, bardzo ciężko jest o selektywność w dźwiękach, dlatego musimy tutaj skupiać na tym szczególną uwagę. Punkt pierwszy, pamiętamy selektywność. Czyli każdy kolejny dźwięk zwalnia ten poprzedni. Palce muszą odskakiwać w górę, po prostu jak sprężynki. Teraz punkt drugi, czyli gra do końca klawisza. Ale też nie takim wejściem z całej ręki, tylko wszystko idzie z palca. Punkt trzeci, pamiętamy, wyprzedzanie każdego kolejnego dźwięku. Tu akurat mamy ułatwioną sprawę, bo cały czas mamy rękę w jednej pozycji. Czyli cały czas palce są na prawidłowych miejscach, tylko musimy grać je w odpowiednim czasie. Także tutaj akurat punktem trzecim nie musimy się aż tak bardzo martwić, ale punktem czwartym powinniśmy się martwić, czyli wolno. Tak jak powiedziałem, ćwiczymy wolno. I od razu pamiętamy o luzie. I wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale nawet gra czerwone jabłuszko w ten sposób, pamiętając o tych 5 elementach, jest warte znacznie więcej niż mielibyśmy oglądać sobie jakiś film albo scrollować telefon i jednocześnie grając niedbale jakieś bezsensowne gamy, które nic by nie wnosiły, bo tylko wgrywalibyśmy i powielalibyśmy błędy, których nie powinniśmy wgrywać. Pamiętaj, że kluczową rolę w treningu techniki odgrywa systematyczność. O wiele lepiej siadać codziennie na dosłownie 5-10 minut, niż mielibyśmy usiąść raz w tygodniu na 2 godziny, męczyć się przy tym niemiłosiernie. W tej lekcji to już tyle. Bardzo Ci dziękuję, no i trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Gwarantuję Ci, że ćwiczenie techniki w mądry i przemyślany sposób szybko przyniesie Ci efekty i oszczędzi Ci sporo czasu podczas późniejszej nauki Twoich ulubionych utworów. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!